Dobra, moi drodzy, nim udam się dalej, chciałbym pogadać z kilkoma osobami. Jak tam mój poziom doświadczenia? A jeszcze mi troszkę brakuje do 10 tysięcy i 5 poziomu. Pogadajmy z Bevilem. Więc twój ojciec wysyła cię do Neverwinter. Tak jakby nie dość się do tej pory wydarzyło. Mam nadzieję, że szybko wrócisz. Ale większość ludzi, którzy opuszczają zachodni port, już tutaj nie wraca. Wielka szkoda, że odchodzisz. Przez ten atak straciliśmy wielu portowców. Miejmy nadzieję, że twój ojciec ma rację i nie będzie już więcej ataków. Jednak wioska będzie potrzebowała każdego, kto jest w stanie unieść miecz. Jako członek milicji mam obowiązek bronić zachodniego portu. Nie mogę tego po prostu rzucić. Dobrze wiedzieć, że wioska będzie w bezpiecznych rękach. Zrobię, co w mojej mocy, żeby utrzymać to miejsce w dobrym stanie do twojego powrotu. Chcę usłyszeć wszystko o twoich przygodach. Czy możesz mi dać coś, co pomoże mi w Masz tu trochę bandaży. Choć mam nadzieję, że nie okażą się potrzebne. Możesz wziąć też moją część łupów. Przydadzą ci się bardziej niż mnie. Dziękuję. Każda pomoc się przyda. Nie ma potrzeby. Cóż, jeśli chcesz. Coś na pamiątkę po tobie, co? Chciałbym iść z tobą, ale trzeba bronić wioski. Czy wiesz, czego mogę się spodziewać na drodze? Nie do końca. Na północ stąd, przy tej drodze, jest knajpa. Jeśli dobrze zrozumiałem, to jedyna karczma między nami a skrajem Bajora. Oczywiście na bagnie jest mnóstwo jaszczurców. Trzymaj się jednak do powodzenia. A jeśli napotkasz po drodze zabójcę Emi, przebij mu serce mieczem. Emi zasługuje przynajmniej na to. Dobra. Dostałem torbę uzdrowiciela. Pogadajmy, Starmaster. To wtargnięcie jest najbardziej interesującym wydarzeniem, do jakiego doszło tu w ostatnich latach. Miałem spore nadzieje względem Emi. Była wyjątkowa jak na kogoś z zachodniego portu. Wielka szkoda, że nie zapamiętała pierwszej lekcji. Zawsze słuchaj Tarmasa. Nie spodziewam się, że ty to zrozumiesz, ale ona była jedyną osobą zdolną prowadzić ze mną inteligentną rozmowę. Idź, jeśli musisz, ale pozostają tutaj tajemnice, które muszą zostać rozwikłane. Przecież kazałem ci trzymać się z daleka. Nie jestem zgrzybiałym mędrcem, któremu muszą pomagać amatorzy. Dziewczyna zginęła bezsensowną śmiercią. Niepotrzebna ofiara służy jedynie twoim wrogom. Zapamiętaj te lekcje, a być może uda ci się uniknąć losu Amy. Wspomniałeś o tajemnicach. Bagno ma wielu mieszkańców, bardzo niebezpiecznych i wyjątkowo uciążliwych. Jednak te nowe stwory nie pochodzą stąd. Wygląda na to, że przebyli całe kilometry, tak więc cokolwiek przenosisz, lepiej dobrze tego strzeż. Głupiec, który mimo trudów i przeszkód dotrze aż tutaj, nie odpuści tak łatwo. Przez tę ich determinację straciłem już Emi. Mogę w coś zrobić, żeby pomóc mi w tej... Pomóc w podróży, powiadasz? Rada, oto co mogę ci dać. Pamiętaj, że twoja czaszka to nie tarcza. Emi, najsłynne zakute łby portowców nie stanowią ochrony przed mieczem czy oszczepem. Dobra.
A co to robi? Teoretycznie mógłbym od niego kupić pierścień ochrony plus jeden, ale... Pogadajmy z tobą. Ach, to ty! Przyjaciół się zbawiłem, dzięki, syn wrócił cały z Bajarby i da to nasz przyjaciół gwieździowy w tyłu. Ci wdzięczę, udało cię na nim czuwać. Rozumiem, że w tej miasta zręcznych rąk w szczęście niż brat Bevilla Lorn. Co przydawało się Lornowi? Nigdy nie wrócił, nie wiem nawet czy wyje. Wielu żołnierzy zginęło podczas wojny Luskanem. Modlę się, żeby nigdy wycale wierzyć, że minęło w tak długo czasu. Jeśli dowiem się czegoś... Zadając około Lornu, jeździ nadal wyje i chciał wrócić do domu. Czy mogłabyś jakoś pomóc mi w podróży? Chciałem bardziej większe nas sądziło, że nie mogę... Czy byłaś kiedyś w Neverwinter? Urodziłam się tam, dobra. Dobra, pogadajmy jeszcze z tobą. Nie znalazłem po części przykro mi słowo twojej przyjaciółki, nie mogę jej oczalić. To wszystko i na Mark, który wielka szkoda Tarma nie dała odesłać go do otchłani. Deku wspomniał, że to nie jest dobra pora na podróż. Kupiec Galar pojawiał swoje podgórze, to będzie by wyradzony, czeka cię ciężka droga do Neverwinter. Dlaczego bagnie jest bardziej bezpieczny? Rolnicy w tym nowym mieście, przez lata uważamy, nawet na bagnie występują pory roku. Obecnie wkracza Gangla w Gravita Shieldy, a błogosławieństwa. Znam w jakieś szczegóły. Reportowcy pragną ode mnie wiedzieć, jaka pani udzieli odpowiedzi na potrzebowaniu wiary, gdy te nie przychodzą łatwo. Przez teraz odchodził i chcę wiedzieć. Zamieniłem w sobie zdanie, traktuję cię wręcz skandalicznie. Czuję, że wiele temu dusza została śmiertelnie zraniona. Mam nadzieję, że... Chciałem prosić... O uzdrowienie. Cóż za miara odmiana i potocją swoją prywatność. Światło uczenie we wszystkich ludzi. Nową opowieść, nowego siebie. Nie wie pan, to błogosławieństwo jednego trwyma. Dobra. Uzdrowił mnie. Spodziewałem się jakiegoś amuletu czy czegoś. Dobra, pogadajmy z tej. Czy pożegnania masz już za sobą? Zabierz z domu wszystko, co będzie ci potrzebne. Porozmawiaj do Neverwinter, idź drogą, która oddziela gospodarstwo Sterlingów od osady. To jedyny szlak, który prowadzi przez Bajoro Umarłych. Łatwo go znajdziesz. Ta droga od dłuższego czasu nie była patrolowana. Mało kto nią podróżuje. Poruszaj się szybko, a może uda ci się uniknąć bestii z Bajora. Więc powinienem spodziewać się walki? Podejrzewam, że zanim dotrzesz do Neve, rozgłosiłem, że pójdziesz prosto do miasta. Zamiast tego, gdy już przebrniesz przez bagna, udasz się do małego miasteczka portowego Highcliff. Tam poszukasz statku do Neverwind. W Highcliff będzie na ciebie czekać statek,
Drogą wodną dotrzesz do Neverwinter szybciej, a moja próba zmylenia przeciwnika pozwoli ci być może dostać się do Highcliff, zanim wróg zda sobie sprawę, co się dzieje. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Czas już na ciebie, synu. Twój po... Dobra. Teoretycznie mógłbym próbować jeszcze dyplomacji z Tarmasem. Ale, moi drodzy... O, Orlen. Ja się do Neverwinter, bo wchodzi w portu i mieszczułem, by ci go znawiali. Weź to, przeciwieństwo do mieszczuchów, pamiętaj o tym. Jak tam pola? Kontynuuj. Dlaczego ten sezon jest ciężki? Wegnaj. Pogadajmy jeszcze z George'em. Więc Dagan wysyła cię do Neverwinter, co? Nie pochwalam tego. Gdyby to była sprawa milicji, na pewno bym cię nie puścił. Ale nie mam prawa mówić mu, jak ma wychowywać swoje dzieci. Czy możesz mi chociaż zdradzić, dlaczego odchodzisz? Twój ojciec nie powiedział ani słowa. Zabieram to, czego szukają na jeździe. Wiesz, czego tu szukali? Zniszczyli połowę wioski. O co chodzi? To oczywiste, że te bestie nie przebyły takiej drogi dla kawałka srebra. Musi chodzić o coś więcej. To możliwe. To poważna sprawa. Niełatwo ci będzie dotrzeć do Neverwinter. Myślę, że warto popytać w wiosce. Skoro odchodzisz, niektórzy mogą zaoferować pomoc. Więc chcesz bo widzisz, elfy nigdy nie przestają rosnąć. I najstarszy jednak żyje na naszym bagnie. Wielki jest, jak drzewo. Wysoki jak drzewo. To prawda, mówię ci. Ten, jeśli skupi na tobie wzrok... Zamieni cię w kamyk. Nie w kamień, lecz patrząc na nie, nie rozróżnisz, czy to zwykła skała, czy może kiedyś był to człowiek. Po prostu nie patrz mu w oczy. Ta droga była niebezpieczna. Jest tylko jeden szlak przez Bajoro i prowadzi do Galen. Pamiętasz go? Tego kupca? Mówi, że teraz droga jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż dawniej. Widziano na niej... To jedyny kupiec, który nas odwiedzi. I dzięki niech będą walk-in. Nie mamy tu kot. Bardzo lubi zagadywać napotkanych ludzi. Nie zdziwiłbym się. Wiem tyle, co i ty. Mogę tylko powiedzieć, że chciałbym, żeby je wznowili. Mogłoby to nas... Jaszczurce już... Żuki bagienne i inne szkodniki również wydają... Ostatnia rzecz. Trzymaj się drogi. Słyszałem, że w dziczy są pająki. Oczywiście. Na przykład... Naprawdę jestem ci coś winien za... Proszę, weź tę tarczę. Zawsze dobrze mi służyła. Dobra, identyfikacja. Dajmy sobie tu miksturkę leczenia średnich ran. I wrzućmy sobie lekką tarczę plus jeden. To powinno mi nieco KP podnieść. Ale dalej nie mam topora dwuręcznego. Dobra, wczytywanie modułu. I bagna. Teraz, gdy już jesteśmy na zewnątrz, może zechcesz mi jeszcze raz powiedzieć to, co wcześniej. Tym razem powoli, żeby wystarczyło ci czasu na przemyślenie słów. Jesteś za mały, żeby wędrować tą drogą samotnie, krasnoludzie. A może szukasz kłopotów? Chyba, że przekonasz nas za pomocą pieniędzy, że jest inaczej. O co się kłócicie? Jeszcze jeden krasnolud? Ilu was jeszcze tam jest? Słuchaj, to sprawa pomiędzy nami a krasnoludem i pieniędzmi, które może mieć przy sobie. A, bardzo proszę. Potrafię zrozumieć, że boicie się mojego krasnoludzkiego przyjaciela. Sam jednak umiem zadbać o siebie.
Chyba, że nagle postanowicie zamienić przyjacielską bójkę w coś poważniejszego. Nie boimy się żadnego z was i wygląda mi na to, że przyda ci się nauczka. Macie nad krasnoludem... przewagę liczebną? Cóż, gdyby chcieli... to sprawa pomiędzy nami, a... no dalej! Niech ktoś spróbuje mnie uderzyć! Dobrze, mam już dosyć... a masz! To dla ciebie! Co? A masz! Nie masz ze mną szans! No, no, to była dobra walka. Szkoda, że musieli użyć broni. Ale nie można ich za to winić. Musieli jakoś wyrównać szanse. Dobrze widzieć współplemieńca. Nawet tak daleko od domu. Chociaż może twój dom jest bliżej niż mi się wydaje. Przy okazji, nazywam się Kelgar z klanu Żelaznej Pięści. Od jakiegoś czasu wędruję wzdłuż wybrzeża, a w wierzbie zatrzymałem się na krótką bójkę. Ha! Wyrównać szanse? Oni od początku nie mieli żadnych szans. Najwyraźniej nie dotarły do ciebie wieści na mój temat. No to powiedz, co cię sprowadza do Bajora. Drogi nie są teraz zbyt bezpieczne, a z każdym dniem robi się gorzej. Zmierzam do Neverwinter. W takim razie to twój szczęśliwy dzień. Tak się składa, że ja też udaję się do Neverwinter. Naprawdę? Dlaczego ty tam idziesz? To jest dopiero historia. Proponuję wejść do tej tu... dobra. I wtedy ja trzasnąłem go w gębę za to, że spytał. A kiedy próbował pozbierać zęby z podłogi, jego kumpel postanowił dorzucić kilka słów na temat mojego dziedzictwa, więc jego też trzasnąłem. Krótko mówiąc, jestem dumny z tego, co robię. Z walki. To coś, czego nigdy nie ma się dosyć i coś, w czym zawsze można stać się lepszym. Jeśli się zaangażujesz, skup się i wymachuj. I właśnie dlatego udaję się do Neverwinter. Podobno jest tam taki dom dla mnichów. Klasztor, zgadza się? Podobno wytrenują każdego. Wystarczy tylko poprosić. Nie mogła mi się trafić lepsza okazja. Chcesz zostać mnichem? Tak. I to mniej więcej wszystko. Kontynuuj, powiedz mi więcej. Tak się składa, że nie zawsze chciałem zostać mnichem. Chodzi o to, że... Kalacza! Trzeba go odnaleźć! No, no, tylko popatrz. Właśnie zjawiła się kolejna runda ćwiczeń. Dobra. Dajmy to tobie i dajmy to te w tobie. Przydałaby się mi tu jakaś lecznicza miksturka. I zaatakujmy kolcoskórego. Pięknie, 42 punkty doświadczenia. Na górze jest ich więcej, pomocy. Błagam, potrzebuję pomocy. Zajmę się nimi. Nie szukam tych awantur, Kelgar. Dobra. Ta? Ubierz krasnoludzki topór bojowy. No proszę. Mój czar nie wypalił. I masz podstawową tarczę. Dobra.
Powiedziałbym, że tak. Dwóch krasnoludów z toporami. To musi się udać. Duergar. Rozwlokę twoje! Puszczajcie, tuza! A masz! Dla ciebie, Amasz! Amasz! O, kolejny! Ale będzie zabawa! A ty gdzie lecisz? Kolco skóry! A masz! To wszystko? Dobra, czy gdzieś jeszcze ktoś jest? Tu na przykład? Nope. Nie będziemy kradli, bo jesteśmy praworządni, dobrzy, więc nie ruszamy niczego, co do nas nie należy. I też... Dobra, przy okazji użyjmy torby leczniczej na Kelgawę żelaznej pięści. I lecimy tutaj. Dobra. Cieszę się, że udało mi się pomóc. Tak, zgadza się. Dobra. Okej, szczątki, sejmitar, weźmy sobie. Dobra, pogadajmy też z tobą. Dobra, plus 50 punktów doświadczenia i udajmy się na dół. Dobra, plus 1 punkt do charakteru dobry i 150 doświadczenia. Jak wygląda sprawa z poziomem? No, jeszcze trochę. I naprawdę przydałby mi się topór, moi drodzy, plus 2. No cóż, dobrze się bawiłem.
A to, jak przyciągasz kłopoty! Nie miałem takiej frajdy od czasu tej karczmy na przełęczy Bogena, kiedy używałem drewnianego kozła jako tarana. Posłuchaj! Zmierzamy w tym samym kierunku. A ty chyba masz więcej wrogów niż przyjaciół. Co powiesz na to, żebyśmy podróżowali razem? Dobrze! I nie martw się, czy dotrzymam ci kroku. Kelgar Żelazna Pięść sam nosi swoją wagę. Nie będę cię opóźniać. Dobra. Tak. Przy okazji, to jest postać, to jest wojownik czwartopoziomowy. Neutralny, dobry. No proszę. Mój czar nie wypalił. Dobra, przejdźmy na mapę świata. Jaskinia na bagnach. To mi się podoba. To mi się, moi drodzy, podoba, żeby zapuścić się głębiej w bagna. Amasz! O, jaszczuroczłek wojownik! Oczywiście, że tak. Dobra. Znowu ocaliliśmy tego kupca. Faktycznie się tutaj osiedlił, moi drodzy, klan. Amasz! Ale dwóch wojowników krasnoludu sobie poradzi ze wszystkim. Amasz! Wielkie rozpłatanie widzę, że masz. A to heca. Dobra, i kuferek otworzymy, wiecie jak? Albo nie, nie otworzymy kuferka. Opcje, nie to chcemy. Ale doświadczenie zbierzemy tak czy siak. Do ataku. Do boju! Amasz! Trzy malachity i złodziejskie narzędzia plus jeden. Dobra, zróbmy sobie teraz odpoczynek dopiero. A ty, przyjacielu, jakie masz atuty?
postać. Mocna budowa, rozpłatanie, wielkie rozpłatanie, używanie. Potężny atak, mocna budowa. No proszę. Mój czar nie wypalił. Widzę, że nie specjalizujesz się w żadnej broni, po prostu jesteś mniej więcej dobry we wszystkim. Zobaczy, a masz! Do boju! Dobra, kolejny zamknięty kuferek. Trzeba będzie tu wrócić, jak już będziemy mieli łotwyka w drużynie. Dobra, odpoczynek i przy okazji przydałby się sejwol. Trafienie krytyczne za 48. Dobra. Odpocznijmy. Zróbmy, moi drodzy, save'a. O numerze 10, bo nasz przyjaciel troszkę dostał po gębie. To dla ciebie, Amasz! Ta? Idź tam, pomów! Ale będzie zabawa! Ha! Ha! Dobra. Tutaj będzie, zdaje się, nieco większy olbrzymi pająk. Za ile punktów doświadczenia? Amasz! Ha! 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 Za 63 punkty doświadczenia, moi drodzy. Czyli za dużo. Względnie. I tutaj są martwi jaszczuroszłeczcy. Odpoczynek chyba nas niczym nie zatruł.
Nie, no i bardzo dobrze, wejdźmy do jaskini. It's a trap, moi drodzy. A jaka jest najlepsza metoda rozbrajania pułapek? Wpadanie w nie. A masz! I czemu mi się wyłączyło SI drużyny? Patrzcie, to jest esencjonalnie niezbędne. Kolejny zamknięty kuferek. No jak nic, będę musiał tu wrócić z ekipą. Powinienem pierw pójść po, moi drodzy, łotwyka, żeby to zrobić, moi drodzy, dobrze. Może być buława zwykła. O, ten jeszcze nie został pokonany, a to ci heca. Ja już lutuję. Torba uzdrowiciela plus jeden. Może być. Czy jest tu coś ciekawego? Stojaki na broń. Spyhunter może być. Halabarda i włócznia może być. Pójdzie wszystko na sprzedaw. $66 Jak najbardziej akceptowalne. Ha! Do boju! Rzuty obronne na refleks, sukces. O, dobra! Jaszczuroczłek wódz, moi drodzy. Ale... Tego zaatakujmy. On ma fajną broń, moi drodzy. Dobrze. $105 doświadczenia. No właśnie, mówiłem, że ma fajną broń. Tobie dam właśnie kościanego Feniksa, przyjacielu. Powiedziałbym, że tak. Krótki łuk plus jeden. Dwa zamknięte kufry. Moi drodzy, ale się nam fajnie udało. Dobra.
Seivol 11. I tu mamy kuferek. Dobra. I myślę, moi drodzy, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Musimy tutaj wrócić oczywiście z Łotwykiem. Bo te wszystkie kuferki same się nie opróżnią. O, mniejsze przywrócenie może się bardzo przydać. Przy okazji, jak tam doświadczenie naszej postaci? Jesteśmy już bardzo blisko kolejnego poziomu. Przejdźmy na mapę świata. I przejdź do Fortu Lock. Dobra, zapiszmy grę. I to myślę, moi drodzy, że byłby koniec tego odcinka. Zobaczenia, cześć, trzymajcie się.